Gościem PZHL TV jest prezes grupy Azoty S.A., pan Mariusz Bober. Grupa Azoty od lat wspiera sport, od niedawna także hokej. Co pana przekonało do tego, żeby inwestować właśnie w tę dyscyplinę, w reprezentację Polski w hokeju na lodzie? Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie trzeba mnie przekonywać do sponsorowania sportu, wręcz przeciwnie, raczej trzeba mnie przed tym powstrzymywać. Natomiast jeśli chodzi o nasze zainteresowanie hokejem, to wpisuje się w to nasze zainteresowanie grami zespołowymi. Widzimy tutaj zbieżność między biznesem a sportem. Budowanie strategii, budowanie silnego zespołu, zasady fair play, to wszystko łączy te dwie dziedziny. Dzięki działaniom Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, prezesa Dawida Chwałki, polski hokej dynamicznie się rozwija, jego wartość medialna stale rośnie. Czy grupa Azoty na dłużej planuje związać się z tą dyscypliną? My też zauważyliśmy, że hokej jest ciekawym obszarem do zagospodarowania i chcemy inwestować w tę dyscyplinę wtedy, kiedy jest u progu swojego rozwoju. Natomiast czy będzie to dłuższa współpraca, czy nie, zdecydujemy po podsumowaniu naszego udziału w Mistrzostwach Świata. Czy pan prywatnie interesuje się hokejem? Jeździ pan może na łyżwach? Nie, łyżwy to było moje przekleństwo dzieciństwa, natomiast bardzo lubię gry zespołowe, szczególnie piłkę nożną i w dawnych czasach hokej był substytutem piłki nożnej w zimie. W ubiegłym roku polscy hokeiści otarli się o awans do elity. Na jaki rezultat liczy pan w tegorocznym czempionacie? Oczywiście jako kibic liczę na awans, natomiast również jako kibic uważam, że najważniejsza rzecz to jest walka i emocje. Po walce można nawet przegrać i zejść z boiska niepokonanym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes grupy Azoty S.A. pan Mariusz Bober. Dziękuję bardzo.